zawodnik nie może się odnaleźć po tych chorobach, które go dotknęły, Państwo pamiętają, no bo tutaj w Tarnowie był niezwykle szybki i nierzadko notował nawet kilkunastopunktowe zdobycie, a dzisiaj na razie, no powiedzmy tak sobie. A więc Kaczmarek, Maxen z tego trefnego drugiego pola, Tomasz Golob z Polace w kasku żółtym, no i przy bandzie Martin Waculik. To jest dziesiąty już wyścig dzisiejszego wieczoru. Leon Maxen, no proszę, okazało się, że da się dobrze wystartować z drugiego pola. Tomasz Golob bardzo szeroko. Czy to był dobry pomysł Golob czy Waculik? Ach, tam znalazł miejsce Tomasz Golob. No i teraz pogna za Leonem Maxenem. Będzie musiał jednak uważać na Waculika, który jest tam bardzo blisko. Ale że walka, ale Tomasz Golob się nie ogląda, nie kalkuluje, atakuje pierwszą pozycję. Doskonale zdaje sobie sprawę, jaka jest sytuacja w tym meczu. Teraz Maxen się obejrzał. Golob, czy zmieści się tam po wewnętrznej swojej stylu? Tomasz Golob, ale Leon Maxen chyba odeprze ten atak. Maxen i Golob, jakaż kapitalna walka tych dwóch zawodników. Teraz kilka metrów przewagi Duńczyka. Maxen, Golob, Waculik chyba już się nie liczy. No i Łukasz Kaczmarek daleko z tyłu, ale tego mogliśmy się spodziewać. Golob zbliża się ponownie, teraz zmienił atak. Teraz jedzie szeroko po zewnętrznej, ale i Maxen wysunął się troszeczkę na zewnętrzną. Prowadzi cały czas Leon Maxen przed Tomaszem Golobem. No i chyba do ostatnich metrów tego biegu będziemy świadkami fantastycznej walki. Golob teraz po zewnętrznej i zjedzie na wewnętrzną część toru, ale nie, jeszcze Maxen jest szybszy na wejściu w ten łuk. Teraz wyjechał na środek. Maxen czy Golob stają z miejskim wice. Leon Maxen o długość motocykla przed Tomaszem Golobem. Ale Rafale, zgodzisz się ze mną, był to jeden z piękniejszych wyścigów dzisiejszego dnia. No a Maxen przechodzi samego siebie. Różne chwile przeżywał tutaj w Tarnowie, ale dzisiaj jak na razie jeździ kapitalnie. Maxen, Golob, Waculik, Kaczmarek 4-2, 35-25, a więc znowu 10 punktów przewagi Tarnowian i 5 punktów w meczu. Zaskakujący start z tego drugiego pola w wykonaniu Leona Maxena. Nikomu się to nie udawało, a tymczasem w 10 wyścigu Maxen wystrzelił jak z katapulty. Tutaj Tomasz Golob oparł się niemalże o bandę i o Martina Waculika. Znalazł tam jeszcze miejsce, nabierając tej prędkości po zewnętrznej. Tu poszedł tym samym tropem i kto wie, gdyby nie znalazł się tu Waculik, to myślę, że tutaj na końcu tego pierwszego okrążenia połknąłby Tomasz Golob także Leona Maxena i popchnąłby po 3 punkty. Tutaj był już bardzo blisko, ale kapitalnie bronił się Leon Maxen. Świetnie dopasowany motocykl, no i tutaj optymalny tor jazdy. Musiał wyłamać motocykl Tomasz Golob, wykorzystał to Leon Maxen. No jest tutaj dziś królem jaskółczego gniazda. 3 starty.